No i siemka, dzień dobry, witam w Tasty Planet kolejnym. Słuchajcie, dzisiaj jest przygoda Sharkiego. Sharky to jest taki mały rekin, który był miły i w ogóle, no nie. No i mamy tutaj Sharkiego, któremu się nie podoba, że jest wszystko zanieczyszczone i tak dalej. Dlatego Sharky postanawia w ogóle wziąć sprawy w swoje ręce i pozbyć się inwestora, który zniszczył mu cały świat i zabrudził jego basen. Tak, witam, ja jestem Hades, witam was w kolejnym odcinku z Tasty Planet. Woo! No, więc witam serdecznie, łapeczkę mam nadzieję, że już zostawiłeś, nie? No, oczywiście jak będzie na przykład, no wbijcie tak 2000 lajków, byłoby mi bardzo, bardzo, ale to bardzo miło, no jakbyś bił właśnie, bo wtedy byłoby fajnie i w ogóle. No, więc skoro cię przekonałem do zostawienia łapki, to cieszy mnie to bardzo. Więc teraz Sharky musi urosnąć i być dużą rybką, dużym rekinkiem, który będzie duży i silny. Jezu, dobra, to... No i tak właśnie w głupi sposób traci się punkty, bo... skoro ja miałem wiedzieć, że to mnie ugryzie w pupu, no... Nikt nie wiedział tego, że to mnie ugryzie. Dalej nie mogę tego ugryźć, dobra, to trudno. Jedzmy duże rybki, większe rybki, nie, a patrz jak szybko rosnę, no. No nie, no i znowu, no ja tracę punkty tak głupio, no chciałbym naprawdę te dodatkowe poziomy. Chodź tu, skrzywdziłaś mnie. Skrzywdziłaś mnie, więc ja ciebie też skrzywdzę. Czy ja mogę, o tu są meduzy, o te patrzcie. To jest ta, nie wiem co to jest. Nie wiem, norka, nie norka. Jaka norka? Jezu, to jest ten. Zapomniałem jak to się nazywa. Naprawdę nie wiem jak się to nazywa. Pamiętałem jeszcze, w sensie ja wiem co to jest. Dobra, nie tłumacz się, Hades, nie wiesz. I meduzy też mnie biją, co? Dlaczego meduza mnie bijesz? No, ja nie rozumiem. Dobra, wracamy na tą stronę, bo tutaj jest więcej jedzonka odpowiedniego dla nas. Jeszcze odpowiedniego dla nas. O, możemy meduzy w końcu. No i parzyłyście mnie, to ja was też poparzę. No serio, wy też mnie bijesz, naprawdę. Czemu wszyscy mnie biją? W ogóle kaczka tam jest też. Ziom i pęki. Tutaj też jemy. Czy to mogę jeść? Nie, ale to mogę jeść. Oj, ciebie też mogę zjeść, no i ten mi uciekł, no. Ale się zrespił nowy i bęk, tutaj wskakujemy, meduzy. Znaczy meduzy, tak, to są meduzy, nie? Prawda? To były meduzy takie jakby. Czy ja mogę zjeść ten? Mogę zjeść kaczkę na pewno. Mogę zjeść kaczkę, więc kaczkę chciałbym zjeść, okej, nice. O, hopa i hop. I hop, i ciebie też zjemy. O, ciebie. O, ładnie, no skończyliśmy poziom tym samym. No tak, te dwie gwiazdki, no nie udało się dwóch gwiazdek mieć, niestety. No niestety, tak mnie to boli, że ten o jeden, dobra, to jest jeden z tych poziomów, rozumiem. To jest jeden z tych poziomów typu leć przy ścianie, a dostaniesz jedzonko. Więc no, dobra, ładnie, siup, bang, 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 ładnie, amciu. Tutaj są, dobra, to pójdzie szybko nam nawet. A nie, bo pewnie zaraz się jeszcze powiększy, chociaż nie powiększa się nic, więc tak, no to nie wiem. Ale to może tu 3 gwiazdki uda się nam zdobyć, to byłoby bardzo przyjemne i miłe i w ogóle, bo 3 gwiazdki byśmy mieli dodatkowy poziom, może jakiś, a te dodatkowe poziomy też mogą być ciekawe bardzo. A co za tym idzie, byłoby więcej odcinków z Tasty Planet, nie? No i wiadomo, kurde. Dobra, tutaj ładnie jemy, amciu, papu, am. Dobra, bardzo ładnie sobie tutaj, no i przeszliśmy to, no i było... o, i 3 gwiazdki, no nie spodziewałem się tego w ogóle. Dobra, o nie, dobra, szukamy małych medus, które możemy zjeść. No i w końcu, słuchajcie, wbiłem coś tutaj, w sensie, ja się tak męczę na tym poziomie. To jest męczący poziom, ja dobrze, że wam go przeskipowałem, naprawdę, nie? Ja już wbiłem 3 gwiazdki, wow, jestem w szoku. Ale te, naprawdę, to są tak męczące te poziomy. Dobra, co ja tu muszę jeść? Na pewno muszę na górę płyć. Nie? Halo, co ja tu mam jeść? O, rybki, a bo tutaj rybki wylatują, aha. Okej, na takiej zasadzie, że te rybki se wylatują i wracają. No to też będzie upierdliwy poziom, coś tak czuję. Tutaj ten, aha, dobra, tutaj nie, dobra, tutaj też nie. O, rybki, o, to nie, ciebie też nie zjem. Op, udało się, wow, dobra, ciebie jeszcze nie mogę. Ej, dobra, to jest zły poziom. Nie podoba mi się totalnie, bo muszę tutaj... No co ja mogę powiedzieć? Po prostu jest słaby i tyle. W sensie to są te poziomy, które... mech bym powiedział. Dobrze. O, coś tu było, ej, halo. O, na przykład ciebie mogę zjeść, dobra. Czy mogę już jeść te większe? Byłoby super, serio. Byłoby naprawdę, naprawdę przyjemnie. Nie wpadać w te ryby. Come on, nie róbcie mi tego. Aaaa. O tak, już możemy je jeść, dobrze, fajnie, możemy już jeść prawie wszystkie ryby stąd. Więc jest to bardzo dobre, tutaj ciebie zjedliśmy, super, ciebie nie. O, okej, mała, bo mała, ale no musi nam wystarczyć jakby, o nie, tej nawet nie trafiłem. Najgorzej, ej, o dobra, tutaj, o, ciebie zjemy, ładnie, no te większe mogłyby być troszeczkę. Ale nie te największe, tylko te większe po prostu. O właśnie te, bo to one są całkiem pożywne i fajne. Dobra, tutaj już nie ma, ciebie nie, okej, o super, ale trafiłem sobie, okej, to było bardzo fajne. No już nie mogę się doczekać, aż przejdziemy do normalnego tego, no. No nareszcie, kurde, no ile można było czekać, no patrzcie i teraz co sobie pojemy, kurde, no. I ta, o i w końcu te możemy jeść, no i elegancko. A, rozumiem, że... Dobra, już wiem jak działamy. Teraz czyścimy po prostu wszystko po kolei. No, ale dobra, ale rybka. Rybka chce jeść, chce się najeść, patrzcie. Czekajcie, o... No dobra, miało być to troszeczkę inaczej, nie pykło, trudno. Tak, 5. poziom. Elegancko bym powiedział. Pam. Okej, o, możemy kaczki jeść tutaj, fajnie. O Jezu, halo, no nie. No nie. Nie podoba mi się to. No. Dobra. Halo, i tu wszystko mnie bije. Dlaczego? Dobra, kaczucha zjedzona. O, to jest jakaś gęsiowe coś, więc o. Wow. Proszę ten, bo zrobisz komuś krzywdę. Ja chcę żyć tylko. O, to dobrze, że zabijasz potencjalne jedzenie mi, ale no. To znaczy nie, to bardzo źle, okej, ładnie. I po kaczuchę. I to jeszcze, i super elegancko. I teraz tak, i bęk. I to omijamy go. I siup. I bęk. Sharky do przodu. Sharky jedz wszystko, jest. Wszystko zabiją mi, nie? No jeszcze foka mnie tutaj jakaś zabija, nie? Dobra, o, możemy ich jeść, super. W sensie możemy te wydry, powiedzmy, że to jest wydra. Umówmy się tak, okej? Że to była wydra. No nie! No weźcie mi, zostawcie. Jakby co ja wam zrobiłem? Co on wam zrobił, ten Sharky, no? Nic wam właśnie nie zrobił, no właśnie, to dlaczego go maltretujecie? No poczekajcie, jak on będzie mógł was pożreć, nie? No i tyle, ja mówiłem, nie słuchaliście się. No i teraz płaćcie, gincie i cokolwiek. Dobra, foki jeszcze nie dotknę, niestety, ale jeszcze troszeczkę do foki, ale foko szykuj się. Foko szykuj się, o tutaj człowiek przyszedł, super. O, chodź tu, no nie, no uciekł mi człowieczek. O, jesteś, miam, no. Dzień dobry, jakby, no ja wam dam tu, o. O, ale kombo tu poleciało. Aż przyjemnie. O, dobra, w końcu foki się zjadły. Dobra, i teraz możemy jeść foki, są rekiny, jeszcze walenie, wieloryby, cokolwiek, ej. Ale wiecie co, najlepsze jest to, że pomalutku, w sensie, że skala świata się zmienia co zwierzę, tak jak mówiłem, więc ja prawdopodobnie zjemy, kurde, cały wszechświat tą ostatnią, wiecie, formą i to jest fajne, w sensie, to jest bardzo przyjemne, uważam, i tyle. Dobra, tutaj jemy tak jeszcze, nic innego tu jeszcze nie zjemy, a już możemy jeść. Tutaj jakieś tam walenie zostały jeszcze, to tam... Walenie później zwalimy sobie. Okej, to a bo to jest drewno wielkie. Znaczy jakaś sekwoja, drewno, cokolwiek. Ej, ziup! Niam, pam. Ta. Tu, co to jest? A, to też foka była. No i wielkie drewno możemy jeść w końcu. Bardzo dobrze i wszystko jemy sobie. Czy walenia? Już nie, walenia jeszcze nie będę mógł jako 4-metrowiec zjeść, a szkoda, bo ja bym zjadł z chęcią. Zjadłbym takiego walenia. Okej. A widzę, że samoloty już nawet się pojawiły, ale jeszcze ich nie możemy dotykać. Niestety ich jeszcze nie dotkniemy. A walenia nie ma, nie było dawno walenia, o co chodzi? O, teraz będą walenie. O, ej, patrzcie, ale... O, halo, serio motorówka nawet mnie bije, wow. Jestem pod wrażeniem, że nawet motorówka potrafi mnie walnąć. Dobra, dobra, okej. O, niam. Halo, pani statek, proszę ten. O, w końcu. Co prawda tylko mniejsze osobniki, ale jak możemy jeść mniejsze osobniki, to zaraz będziemy mogli jeść większe osobniki. No i patrz, jak się powiększamy, no i o to chodzi właśnie. O to chodzi, żebyśmy się powiększali jak najszybciej. Na przykład zrobić tak, okej. I bang! Zjadłem sobie po prostu samolot, o tak, o... Bo czemu by nie? Ale patrzcie, na rekina szybciej tutaj chcą się pozbyć go i wysyłają wojskowe te rzeczy. I bang, dobra, nice. I ziup, dobra, ale tu robię, a kurde. Patrz, jakie akrobacje. I ten, dobra, i cofamy się, żeby pod wodę, żeby nadrobić sobie to, co tutaj się zrespiło. Tan. No i tym samym, kurde, no sorki ludziska, no kurde. Przepraszam, ale już wszyscy umarliście, no. Okej, bo one już mi bardzo mało dają, więc zjedzmy jakiś statek jeszcze i zakończmy ten poziom z takim przytupem. Wow, dobra, tak jest, no jeszcze nie, ten teraz skończyliśmy. Pam, tak jest, o nie, to nie jest ten, to jest ten poziom. Ja oszczędzę to wam, naprawdę, ja chcę wam to oszczędzić, więc pyk. Nie jest najgorszy ten poziom, w sensie aż tak bardzo. Bo jak to się nazywa, bo tak nie, w sensie, bo dosyć szybko i tak uzbieraliśmy to i ten, więc jest spoko. Kolejny ten, okej, tutaj ładnie weź to zjedz, okej, bo te wydry tym rzucają i nic nie mogę im zrobić, chciałbym je już zjeść. Elpa, jakbyś pogryzł je w dupę, nie? Wypupu jakbyś je pogryzł, to byłoby lepiej, naprawdę, Jezu, jak jest jasno nagle, nie? Czuję się jak w lato, tak typowo. No, z tym słońcem, ale no cóż. Wydry, dajcie więcej jedzonka, więcej jedzonka. Ej, to może nawet 3 gwiazdki tu bije. Fajnie by było wbić 3 gwiazdki, ja bym się cieszył. A wy byście się cieszyli? Napiszcie w komentarzu, czy byście się cieszyli. A mam nadzieję, że tą łapkę w górę, o, zostawiliście, nie? No i zjedzone, tak jest. Elegancko 3 gwiazdeczki, nie ma co narzekać, więc lecimy. O Jezu, czy wy... Okej. O, my olej jemy. To ciekawe. I co, wy zbieracie ten olej, czy nie? Nie, wy po prostu zadajecie ewentualnie damage. Rozumiem, to... jakby wolałbym, żebyście mi nie zadały damage, wow, to było risky, boj, o Jezu, no i zadały, nie? No i jednak się im udało, nie? Dobra, super. Tutaj są te, no spoko, jakby ten poziom nie jest taki aż najgorszy. Tu sobie zejdziemy, dobra, tutaj niestety, tak wiecie, tutaj pomalutku, żeby nie robić tasków takich, nie, no, ziup, dobra, opa, ała, to zabolało, to zabolało mocno, bardzo mocno zabolało. Halo, proszę mnie tak nie bić, dobra, lecimy sobie, tu ładnie, nice'u. Olej, tutaj mamy ładnie ten. Znaczy, kurde, bardzo wolno to idzie w sumie. Ale od tyłu, ważne jest to, że od tyłu mogę się starać właśnie podchodzić do tych łódek, ale od przodu już nie raczej, Tu sobie zbierzemy na spokojnie ten olej, tutaj tak samo. Randomowo się one respią, więc no... Więc ziup i bang, i wszystkie oleje zebrane, kurde. W sensie i tak nie zbiorę 3 gwiazdek, bo oczywiście gamoń ze mnie i wpadam na to, nie? I wow, no nie, no jak to możliwe? Jak to jest możliwe? Po prostu, no mówię gamoń, no i tyle, no. Taki naprawdę gamoniowaty. Opa! No nie, no nie dotknąłem, no. Kurde, dobra, chcę... Nie będzie punktów. Nie będzie punktów, trudno, no jak to jest możliwe? Ej, ja już się męczę tą grą XD. No i w końcu mogę was zjeść, ja wam się odwdzięczę. Dziękuję, dobranoc, udało mi się przyjść poziom. 0 gwiazdek, trudno. Nie interesują. Okej. O nie, serio to jest taki głupi poziom? W sensie to jest bardzo głupi poziom w takim razie. W sensie, jeżeli się nie zakałopućkamy, to nawet damy radę trzy gwiazdki wbić. Bo musimy tu robić takie ziu, i tutaj zakręcić, i tutaj też tak ładnie, i tutaj zgarnąć ten drewienko. W sensie pomysł, ktoś miał pomysł na pewno. O, może tak powiem. Ktoś miał pomysł, no i nawet nie najgłupszy. W sensie śmieszny jest ten. Znaczy, co robią ten, kłody drewna tak pod wodą? To też jest dobre pytanie. Tak ładnie ten, czy to podwodna cywilizacja to zostawiła tutaj dla nas i żebyśmy zaczęli się budować pod wodą? Może tak? Nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie, nikt się nigdy nie dowie, więc no wiecie jak jest w sumie. Jest, naprawdę jestem biały totalnie. O, prawie minąłem to drewno przez to, że patrzyłem na kamerę. O, to byłoby słabe w sumie. Znaczy nie. Tak, nie, może. I ziup, drewienko. I bang. No i tu są już ostatnie te poziomiksy, więc spoko. W sensie poziomiksy, w sensie tutaj ostatnie drewienko i to jest ostatnie drewienko. Bang. No to jeszcze jeden poziom, bo czemu by nie. Zagrajmy sobie. Zacznijmy w takim razie od małych sardyneczek, znaczy salomonów. Małych takich salomonków właśnie. Widzę, że to bardzo szybki poziom będzie, więc no, tyle tylko nie stracić głupio punktów. No i jednak postarajmy się troszeczkę pograć na te gwiazdki, bo jednak dobrze byłoby te poziomy dodatkowe mieć, nie? Kurde, no ładno, nie. No i właśnie przegrałem 3 gwiazdki. W sensie ciekawy jestem, czy... Nie denerwujcie mnie. Jestem oazą spokoju. Nie dam się zdenerwować. Nie dam się zdenerwować. Dobra, jestem zdenerwowany. Widzicie to zdenerwowanie na mojej twarzy? Mam nadzieję, że tak, bo właśnie o to chodzi. Dobra, weź zostaw. Dobra, ładnie, ładnie. Siup, 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 siup. Tak, okej, super. Jemy sobie ten. Zaraz zajmę się wami, wy kurde. Nie wiem, czym jesteście. Co, myślisz, że rekinem jesteś? Nie jesteś rekinem, ja ci pokażę to. Ja ci pokażę, kto jest prawdziwym rekinem. Ale daj mi jeszcze chwilę, okej? Daj mi urosnąć. Okej, chodź tu. O, ja ci dam. Co chciałeś mi zjeść? Ja wiedziałem o tym. Chodź tu. Dziękuję, dobranoc, moi kochani. To będzie też na tyle. Prawie 2 gwiazdki. Trzymajcie się, cześć.